Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Cięcia. Co uważacie na temat cięć u vlogerów? Ja uważam, że cięcia to jest jeden z najważniejszych czynników we vlogowaniu. Sądzę, iż filmik ten, który ma cięcia, wygląda zupełnie lepiej niż ten, który nie ma cięć. Jest to po prostu bardziej estetyczne. Ponieważ kiedy ja mówię, to filmik, który może trwać 15 minut, to można go po prostu skrócić do takiego, który trwa 5 minut i tak się naprawdę lepiej ogląda. Bo czasami jak widzę jakieś filmiki, mam ochotę go obejrzeć, patrzę, a to trwa ponad 10 minut, to nawet tego nie włączam, bo wiem, że się po prostu zanudzę, nieważne jak filmik będzie ciekawy. No chyba, że to są jakieś gry, czy to są jakieś kosmetyczne filmiki. Sama nie jestem profesjonalistką w robieniu cięć, ale nie lubię takich strasznie amatorskich cięć. Kiedy ktoś robi cięcia w połowie zdania, nie ma w ogóle sensu, że taki cięcia są naprawdę fajną sprawą, jednak faktycznie jest fajne, kiedy ktoś przesadza z cięciami, bo wtedy to jest, jeżeli cięcie jest co sekundę, dwie, to nie. Cięcia są najfajniejsze, kiedy są tak co 5-10 sekund. Uważam, że wtedy najlepiej mi się ogląda filmiki. Oprócz cięć, ważne w filmikach jest to, żeby mówić głośno i wyraźnie. Ja wiem, że mam manię szybkiego mówienia i naprawdę, przepraszam Was, bardzo nie kontroluję tego. Jeżeli ja oglądam swój filmik po nagraniu, to stwierdzam, czy on się nada, czy się nie nada. Jeżeli widzę, że za szybko mówię, to wtedy nagrywam to jeszcze raz, ale ja po prostu tego nie widzę, bo ja na co dzień tak mówię. Jeszcze jak chcę dużo informacji przekazać, to mam wrażenie, że coś mnie goni i muszę to szybko po prostu powiedzieć wszystko. Ale denerwuje mnie, jeżeli ktoś siedzi tyle od kamery. Nic nie słychać, nie wiem o czym on do mnie mówi, o czym on do mnie rozmawia. Fajne jest też to, jeżeli ktoś potrafi rozmawiać ze swoimi widzami i w sumie jeżeli oglądamy takiego vlogera, to mamy wrażenie, że on, jeżeli zadaje pytanie, to że naprawdę on mówi do nas i że mamy wrażenie tak jakbyśmy po prostu z jakąś osobą rozmawiali sobie na Skype'ie czy cokolwiek, a nie lubię oglądać takich filmików, gdzie wszystko jest takie wyreżyserowane. Wszystko jest takie sztuczne. Jak wam mija czas? Wczoraj były Mikołajki, czy nie wiem, dostaliście może coś od Mikołaja? Ja myślałam, że w tym roku już nic nie dostam, bo jestem. Nie dostanę, bo jestem już dużą dziewczynką. Jednak Mikołaj bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, kocham cię, mamusiu. Ponieważ kiedy otworzyłam oczy, jestem na poduszce obok mnie, leżała taka skrzynia. Na początku zastanawiałam się, co to jest. Po prostu obudziłam się, to myślałam, że to jakiś grat, nie wiem, spadło, było coś albo coś. Mówię, nie wiem, zaraz to wywalę z tego łóżka. Ale potem stwierdziłam, że to otworzę i zobaczę, co to jest. I się okazało, że moja mama spełniła moje najskrytsze marzenia. Ponieważ dostałam coś takiego. Strasznie mi się to podoba. Ponieważ jest 27 cieni, ja jestem fanką cieni. Są pędzelki, jest grzebeczek do czesania brwi i rzęs, jest 20 błyszczyków, 27 cieni i to są takie brązery i róże do policzków. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zasubskrybujcie mój kanał. I jeżeli Wam się oczywiście podoba, jeżeli chcecie być na bieżąco, nie zutuwaj go. Tak. Tutaj zasubskrybujcie. Klikajcie łapki w górę albo łapki w dół. Komentujcie. Zapraszam Was niedługo na następny odcinek, który raczej pojawi się w przyszłym tygodniu. Ponieważ na weekend jadę do mojej babci i nie wiem, tak myślałam, że może tam coś nakręcę, ale z drugiej strony chcę mieć trochę prywatności. Nie wiem. W razie był aparat biorę. Jeżeli coś fajnego się tam nagra, to może coś fajnego zmontuję, zrenderuję i rzucę. Bardzo Was przepraszam, jeżeli myśleliście, że ten filmik będzie tematyczny, perfekcjonistyczny i w ogóle będzie wszystko takie wycofane. Nie, po prostu włączyłam aparat, kliknęłam nagrywanie, siedziałam przed aparatem około 20 sekund i zastanawiałam się, o czym mam mówić, aż w końcu zaczęłam gadać o cięciach. Potem przyszło o tym, jakie vlogi lubię, jakich vlogów nie lubię i w sumie się nagadałam. Do zobaczenia, żegnam się z Wami bardzo serdecznie i bye!